Noworoczne spotkanie cieszyńskich przedsiębiorców i samorządowców było przede wszystkim okazją do podziękowań i podsumowań. Dla nas było istotne, żeby się spotkali tutaj ludzie samorządu, ludzie biznesu, także ludzie kultury i żeby mogli razem rozmawiać. I to ożywienie, ten szum, który mam za plecami, pokazuje, że to był dobry pomysł, bo też widzimy, że w tym coraz bardziej skomplikowanym świecie ważne są rzeczy najprostsze. Spotkanie jest tą właśnie najprostszą rzeczą, na którą czasami brakuje nam czasu. Więc dobrze, że możemy się spotykać, bo z tych spotkań powstają dobre pomysły, ale również sposoby ich realizacji. To trzeba się spotykać właśnie nie tylko we własnym gronie, ale w jak najbardziej szerokim. I zamek, myślę, służy takim spotkaniom jak najszerszych grup osób. I zawsze z tego powstają dobre pomysły, bo ja przypomnę, że naszym takim mottem jest, że my projektujemy możliwości. Przedsiębiorcy cieszyńscy zaczynają mieć odwagę, żeby patrzeć w przyszłość. I sądzę, że to, co było najważniejsze w zeszłym roku, to trzeba sobie powiedzieć, wybory samorządowe. Bo za każdym razem to jest takie wydarzenie, które nie dotyczy tylko polityki, ale na tym poziomie dotyczy po prostu bardzo takich konkretnych spraw. I to jakby zawsze, często jest tak, że ta zmiana też budzi tutaj jakby nadzieję. Pojawiają się jakieś konkretne też oczekiwania, bo trzeba pamiętać, że cieszyńscy przedsiębiorcy to są w dużej części firmy usługowe i handlowe. Więc wiadomo, że otwarcie dużej galerii, pierwszej takiej dużej galerii w Cieszynie nie odbija się tylko echem, ale również odbija się bardzo konkretnie właśnie na obrotach. I stąd między innymi powrót do pomysłu na konkurs, na witryny, po to, żeby budować atrakcyjność śródmieścia, atrakcyjność firm zlokalizowanych w centrum miasta, też poprzez właśnie te witryny, bo trzeba ściągać ludzi także w takim prostym, można powiedzieć, ludzkim sposobem, chociażby przez ciekawość. Ważnym punktem spotkania było symboliczne wyróżnienie firm, które w 2018 roku obchodziły jubileusze działalności. Wręczone zostały także paszporty przedsiębiorcy, które trafiły do właścicieli firm powstałych dzięki współpracy z Zamkiem Cieszyn. Równocześnie z wręczaniem paszportu przedsiębiorców, które gdzieś w jakiś sposób są ukoronowaniem naszego cyklu ABC Przedsiębiorczości, my staramy się świętować często wiele lat obecności na rynku tych firm z powiatu cieszyńskiego, bo to, co jest istotne w życiu społecznym, w biznesie jest równie istotne, a w Polsce niedoceniane, to jest współpraca, dzielenie się wiedzą, a nie tylko traktowanie tego drugiego przedsiębiorcy jako konkurencji. Ja myślę, że dzisiaj pokazały to i najmocniej to wybrzmiało w spółdzielni socjalnej Parostatek, która przyszła prawie że w całości i jakby pokazała, na czym polega ta siła przyjaźni i dzielenia się. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.